bierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. W Sejmie proporcje, wokół korupcje, naród pasie biurokrację, nie ma za co na wakacje, ręka rękę myje. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Partyjne wybory ławią polską nację, dał nam przykład Italianiec, można zerwać ten kaganiec, zmienić ordynację. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. I powołam się na opinię osoby, no nieporównanie bardziej doświadczonej w polityce europejskiej ode mnie, od wszystkich naszych polityków, bo była ta osoba przez 11 lat premierem rządu Wielkiej Brytanii, a więc państwa, które nie tylko europejską politykę prowadzi, nie kibicuje jej, tylko ją prowadzi, a nawet światową politykę prowadzi. I pani baronessa Małgorzata Thatcherowa, bo o niej mówię, powiedziała, że Unia Europejska to jest narzędzie niemieckiej hegemonii w Europie. Nic tu nie mam do dodania. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, w co my wchodzimy, że wchodząc do Unii Europejskiej, to się tak nazywa, że wchodzimy do Unii Europejskiej, ale wchodzimy pod kuratelę państwa, które ma wobec nas pewne zamiary. I ono jest państwem, Niemcy są państwem poważnym i jeszcze, jeśli państwo pozwolą, to coś powiem na ten temat. Otóż jak Niemcy są państwem poważnym, to znaczy jakim? Państwo poważne po pierwsze potrafi sprecyzować swój interes państwowy. Nie wszystkie państwa to potrafią zrobić. Po drugie, jak już raz go sprecyzuje, to go realizuje cierpliwie i metodycznie, bez względu na okoliczności. Tylko dostosowuje metody do zmieniających się okoliczności. I podam przykład. W Niemczech w drugiej połowie XIX wieku, kiedy nastąpił okres intensywnego uprzemysłowienia, rewolucja przemysłowa w Niemczech, bardzo szybko dała o sobie znać bariera surowcowa. I wtedy w kręgach kierowniczych niemieckich, nie tylko przemysłowych, gospodarczych, ale również politycznych i intelektualnych nawet, nawet wśród filozofów, została wypracowana koncepcja gospodarki wielkiego obszaru. Tak się to nazywało. Gospodarka wielkiego obszaru. W skrócie chodziło o to, że Niemcy powinny politycznie kontrolować obszar kilkakrotnie większy od własnego terytorium państwowego, żeby zapewnić odpowiednie warunki rozwoju swojej gospodarce, a przemysłowi w szczególności. I ta koncepcja gospodarki wielkiego obszaru została skonkretyzowana w 1915 roku w postaci planu obejmującego katalog niemieckich celów wojennych, bo to już był okres wojny pierwszej, w postaci planu pod nazwą Mitteleuropa. I o co tam chodziło? To był projekt powojennego urządzenia Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. I chodziło o to, żeby na tym obszarze zainstalować takie państwa niby to niepodległe, ale de facto niemieckie protektoraty, znaczy pod ścisłą niemiecką kontrolą polityczną. I, uwaga, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i komplementarnych do gospodarki niemieckiej. Tego celu się nie udało osiągnąć wtedy, bo Niemcy przegrały wojnę tutaj, znaczy na Zachodzie, ale przegrały ją w ogóle. Powstały te państwa takie jak Polska, Czechosłowacja, Rumunia, Węgry i tak dalej. Natomiast ten cel
został osiągnięty 1 maja 2004 roku, kiedy to Polska, podobnie jak 9 innych państw, została przyłączona do Unii Europejskiej. Za chwilę powiem, jak do tego doszło, ale została przyłączona. I od tamtej pory Polska jest przekształcana w strefę takiej półprzemysłowej, półrzemieślniczej wytwórczości, pozbawioną przemysłu ciężkiego, który w razie było, to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom drugiego strategicznego partnera. Bo w 1987 roku na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych OBWE w Wiedniu Edward Szewarnadze, podówczas minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, na pytanie, co Związek Radziecki sądzi o ewentualnym zjednoczeniu Niemiec, ku zaskoczeniu pytających, którzy się spodziewali, że on powie, mowy nie ma, powiedział, Związek Radziecki właściwie to nie ma żadnych zastrzeżeń. Jeden warunek, że między Zjednoczonymi Niemcami a Związkiem Radzieckim będzie ustanowiona strefa buforowa. Co to jest strefa buforowa? To jest obszar rozbrojony i pozbawiony przemysłu ciężkiego, który w razie potrzeby można przestawić na produkcję broni. No to właśnie tak jest. To właśnie tak jest. Więc to pokazuje, jakie konsekwencje dla nas, bo nie tam dla Europy być może, żeby, no wie pan, pozytywne. Tyle tylko, że no, my, nas już nie będzie wtedy, także nie będziemy się mogli nawet cieszyć. Znaczy jako państwo, bo jako ludzie to oczywiście będziemy, jasne, bo tam chyba, że nas ktoś pozabija, ale nie ma takiej potrzeby w odróżnieniu od czasów wybitnego przywódcy socjalistycznego Adolfa Hitlera. Okazało się, że korzystniej jest eksploatować ludzi ekonomicznie niż ich zabijać. Bo z jednego zabitego w Oświęcimiu to Rzesza miała dochód niecałe 3 marki, a z takiego, co jest żywy, to ma dochód, dopóki nie umrze. Panie redaktorze, mają takie przysłowie, jak kogoś nie możesz pokonać, to musisz go polubić. My jesteśmy w położeniu takim. A, to wie pan, to co innego. To co innego, bo to jest, wie pan, co innego mówimy o konieczności jakiejś, tak jak Hegel definiował wolność, że jest to uświadomienie sobie konieczności, ale taka definicja to raczej, w moim przekonaniu, raczej bardziej charakteryzuje stan psychiczny więźnia, za którym się zatrzasnęły bramy więzienia, że on sobie uświadomił konieczność. Ale to nie jest radosny przywilej. Ale to był Amerykanie. Panie redaktorze, przepraszam bardzo, że wiem, że państwo by jeszcze posłuchali, ale my jeszcze mamy 2 punkty do zrealizowania. Dziękujemy bardzo.